No cóż, niestety porażka w Białymstoku, to nie było dla Was łatwe spotkanie. Czego Twoim zdaniem z perspektywy bramkarza miałeś okazję to wszystko widzieć, zabrakło dzisiaj? No, wykończenia akcji. No, mieliśmy przewagę w polu, posiadanie piłki, ale według mnie nic z tej przewagi nie wynikało. Myślę, że za mało stworzyliśmy sobie sytuacji bramkowych, może nawet wcale. Nie wiem, teraz mi tak ciężko po meczu szybko to ocenić. W każdym razie no, wykończenia akcji, strzałów, no, wszystkiego, o co chodzi w piłce nożnej. Boli, bo tak naprawdę nie byliście w tym meczu zespołem gorszym, tylko pewnych detali po prostu brakowało. Tak, no nie zagraliśmy tak, jak ten oczekiwał. Mieliśmy grać troszeczkę inaczej, mieliśmy być blisko siebie, mieliśmy grać pressingiem, no nie zawsze to wychodziło. I przez to właśnie traciliśmy gola, którego myślę, że po raz kolejny doszliśmy do przeciwnika, miał dużo miejsca po jednej ze stron i myślę, że podobna bramka stracona z Krakowią była w podobny sposób. Mimo wszystko pozostajemy optymistami, czekamy na kolejny mecz z bydgoskim Zawiszą w Poznaniu. Tam już będą 3 punkty? Muszą być, bo to już nie przestaje się robić śmieszne i teraz już musimy wygrać spotkanie. Myślę, że takie spotkanie wygrane nam dużo pomoże.